Gniew jest złym źródłem motywacji. Nie ma nic bardziej zaślepiającego niż gniew. Nic bardziej napędzanego własną siłą. Nic nie jest tak pyszne, gdy odniesie sukces, ani tak szalone, gdy dozna niepowodzenia. Nawet w obliczu porażki gniew nie cofa się z wyczerpania, a gdy los wyeliminuje przeciwnika, zwraca swe kły przeciw samemu sobie. Seneka. Stoicy wielokrotnie powtarzali, że wpadanie w gniew prawie nigdy nie rozwiązuje problemu. Zwykle może tylko pogorszyć sytuację. Denerwujemy się, w odpowiedzi druga strona też wpada w złość i w efekcie wszyscy są zirytowani. Problem nie jest bliższy rozwiązania. Wielu ludzi sukcesu otrzymuje, że gniew jest ważnym źródłem motywacji w ich życiu. Te osoby twierdzą, że stały się milionerami dzięki pragnieniu udowodnienia innym, że się mylą lub pokazania innym. Złość na to, że ktoś nazwał ich grubasem lub głupcem, spowodowała, że rozwinęły wysportowane ciało lub błyskotliwy umysł. Wściekłość z powodu odrzucenia zmotywowała je do pójścia własną drogą. Jest to jednak krótkowzroczne podejście. Autorzy takich historii często ignorują szkodliwe skutki uboczne, które prowadzą do zużycia silnika. Ignorują to, co się dzieje, gdy początkowy gniew wygaśnie, a także to, że wciąż trzeba go podsycać, aby podtrzymywać pracę maszyny. Ostatecznie jedynym źródłem, jakie pozostaje, jest sam gniew. Nienawiść jest zbyt wielkim ciężarem do udźwignięcia. Tak Martin Luther King Jr. w 1967 roku ostrzegał innych przywódców walki o prawa człowieka. Choć sam miał wszelkie powody do tego, by na nienawiść reagować nienawiścią. To samo dotyczy gniewu, a także większości skrajnych emocji. Stanowią one toksyczne źródło energii. Bez wątpienia świat jest weń bogaty, jednak korzystanie z niego nie jest warte kosztów, jakie to za sobą niesie. Namaste.